Zawsze przedsiębiorcy podnosili temat wysokich kwalifikacji pracowników, braku kadry właśnie z takimi kwalifikacjami. I wtedy narodziła się wspólnie taka idea Złotego Trójkąta. Jeśli chodzi o samorząd, stwierdziliśmy, że na etapie właśnie szkoły średniej powinniśmy zadbać o właściwe kształcenie i od tego czasu kształcenie zawodowe stało się niejako takim moim priorytetem. Powstało swoiste Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Jest to projekt, myślę, jeśli chodzi o nasz kraj, a na pewno w Polsce Północnej, nie mający swojego odpowiednika. I tutaj w tej mierze kształcenia zawodowego my jesteśmy, myślę, na czołowym miejscu, jeśli nie na pierwszym. Pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, bo to przedsięwzięcie to 25 milionów. I to, co najważniejsze, to mamy bardzo dobre 44 pracownie i to pracownie dotyczące 52 zawodów. W tych zawodach kształcimy młodzież. Bardzo się cieszę i to jest tak jakby ta kropka nad i, że to nie zamykamy się tylko na szkolnictwo dla młodych ludzi. Mamy propozycje dla młodzieży i mamy propozycje dla już osób będących na rynku pracy, którzy chcieliby zmienić swój zawód i znaleźć dobrą pracę w innym zawodzie. Główne zadania placówki to przede wszystkim realizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęć ogólnozawodowych i specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy z elbląskich szkół zawodowych. Realizujemy także kształcenie i dokształcanie oraz doskonalenie osób dorosłych. Organizujemy i prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów i słuchaczy. Koordynujemy pracę doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Elbląga. W ramach doradztwa zawodowego prowadzimy zajęcia edukacyjne, w tym także próby pracy dla uczniów ze szkół miasta Elbląga, powiatów i gmin ościennych. Koordynujemy pracę kierowników praktycznej nauki zawodu ze szkół zawodowych miasta Elbląga. Organizujemy zajęcia uzupełniające zakresu nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla pracowników młodociannych we współpracy z Ochotniczym Chówcem Pracy. Współdziałamy z samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy i zatrudnienia, instytucjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi oraz stowarzyszeniami. Organizujemy i prowadzimy szkolenia zawodowe i specjalistyczne dla uczniów, słuchaczy, osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Realizujemy zadania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska lokalnego i regionu. Koordynujemy działania związane z Elbląską Szkołą Eksperymentu. To też jest element promocji naszego miasta, bo zdaję sobie sprawę, że w małych gminach, chociażby leżących wokół Elbląga, szkolnictwo zawodowe występuje w takiej formie może szczątkowej, mniejszej. I to też jest propozycja dla wielu gmin z okolic Elbląga, że jeżeli ktoś chce zdobyć wykształcenie zawodowe, to w Elblągu jest dobra do tego możliwość pozyskania zawodu, a być może też i w przyszłości, podejmując pracę w naszym mieście, znajdzie tutaj swoje miejsce do życia. W centrum kształci się około 1000 uczniów i słuchaczy. Uczniowie są to ze szkół, zespołu szkół mechanicznych, zespołu szkół techniczno-informatycznych, zespołu szkół inżynierii środowiska i usług, zespołu szkół zawodowych nr 1, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 oraz ochotniczego chówca pracy. Słuchaczami natomiast są osoby dorosłe z naszego Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Kształcimy obecnie w systemie dziennym w 19 zawodach, w 9 zawodach na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia i 10 zawodach na poziomie szkoły branżowej drugiego stopnia. Osoby dorosłe uczą się w szkole podstawowej dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policjalnej w zawodach administracja, rachunkowość, archiwista.
Kształcimy także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w kwalifikacjach elektronicznych, elektrycznych, fryzjerskich, florystycznych, multimedialnych. Do tego celu wykorzystujemy bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, umiejscowione w dwóch obiektach, przy ulicy Generała Bema 5040 siedziba główna oraz przy ulicy Rawskiej 3, gdzie znajdują się szkoły dla osób dorosłych.